Cześć, nazywam się Łukasz Mutuszewski. Chciałem Wam pokazać laptopa, którego sobie kupiłem jako programista do programowania. Głównym celem mojego wyboru było to, żeby laptop był lekki oraz przede wszystkim szybki. Lekki ze względu na to, że często gdzieś się będę przemieszczał na konferencję czy dojeżdżał do biura, a szybki ze względu na to, że w wielu czynnościach programistycznych jest potrzebna nieco większa moc, szczególnie jeżeli pracujemy na małych plikach, więc tutaj dysk był bardzo szybkim priorytetem oraz bardzo szybki procesor, karta graficzna nie ma jakiegoś dużego znaczenia. No i spory RAM ze względu na to, że również montuję wideo, jak widzicie czasami. Kupiłem laptopa, który się nazywa Dell Vestro 7500 na i7. Zaraz pokażę Wam od razu całe parametry. Jest to Dell Vestro z 16 GB, 512 dysk, GTX 1650 karta z własną pamięcią 4 GB, jeżeli dobrze pamiętam. Podepnę linka oczywiście tutaj w opisie do tego. Kupiłem go w Gizkomie za 6800. Głównym moim wątpliwością było to, czy kupić laptop gamingowy, czy które są tańsze przy tych samych parametrach, czy właśnie jakiś laptop bardziej biznesowy, który jest mniejszy i moim zdaniem ładniejszy, ale to już jest kwestia gustu. Zdecydowałem się w końcu na mniejszy ze względu i lżejszy ze względu na to, że chcę z nim gdzieś również się przemieszczać w miarę często. Zobaczymy, minusem tutaj może być to, że może się bardziej grzać. Wszystkie te gamingowe zazwyczaj mają dużo lepsze chłodzenie i są więcej przestrzeni jest w środku, więc lepiej są chłodzone. Natomiast ten już spotkałem się z opiniami, że on się czasami grzeje, natomiast nie wszystkie modele. Zobaczymy, dobra. Przechodzimy do unboxingu. Już przełączę się w kamerkę frontową, żebyście zobaczyli. Tak, no cóż, X.comowi przede wszystkim dziękuję za bardzo szybką wysyłkę, bo ponieważ wczoraj zamówiłem, a dzisiaj o 8 już był u nas. No i co bardzo fajne, również się chwali X.comowi, jest Black Friday, mają dużo więcej roboty niż zwykle, bardzo duże kolejki na infolinii, a mimo wszystko na moją prośbę bardzo szybko dostarczyli tę paczkę. Dobra, bez zadania, odpakowujemy, pokazujemy, tak wygląda pudło. Troszeczkę tutaj rozetnę. X.com wybrałem też między innymi ze względu na to, że teraz, jako że nie mogą go nigdzie obejrzeć i sobie przetestować ze względu na lockdown i zamknięte sklepy, to postanowiłem kupić w miejscu, gdzie można bez problemu zwrócić. Już X.comie kupuję w ogóle od lat i wiem, że nigdy nie było problemu ze zwrotami i z reklamacjami wszelkiego rodzaju, które całe szczęście często się nie zdarzało, ale zdarzało nam się na przykład gwarancyjne jakieś naprawy dwóch laptopów i nie było z tym żadnego w X.comie problemu. Stąd też postanowiłem dopłacić troszeczkę więcej, bo mogłem go kupić troszeczkę taniej, natomiast wolałem mieć pewność po prostu, że jest to sprawdzone firmy. Ok. W środku wyjmujemy tutaj zabezpieczenia i ukazuje się naszym oczom sam laptop. Zaraz go Wam pokażę. To są oczywiście jakieś instrukcje, jeszcze gwarancje i tym podobne, pewnie nic ciekawego. Tak, jakaś tam europejska też dobra, jakiś pierdoły. Jest zasilacz, kabelek najpierw. Zasilacz jest dosyć duży, więc no, przy transporcie będzie ciężko, ale ze względu na to, że jest karta graficzna dosyć spora, no to ten zasilacz musi być spory, bo musi dużo prądu dostarczać. Dobra, położę go na tym pudełku, żebyście lepiej go widzieli. Na podwyższeniu. Dobra. To może być na bok. Ok. Odpakowujemy laptopa i już go Wam pokazuję z bliska. Ważna rzecz tutaj odnośnie tego laptopa jest taka, że on ma 16 GB RAM-u, co do montażu wideo jest dosyć mało. Jako że nie zajmuję się profesjonalnym montażem, zdecydowałem się, że na tą chwilę mi tyle wystarczy, bo do programowania jest jakby to wystarczająca liczba, to bardziej procesor się liczy i szybkość dysku. Ok. Natomiast w razie czego w tym laptopie można dołożyć RAM-u, natomiast jest tylko jeden wolny slot. Ten slot teoretycznie raczej 16 jest wspierana, domyślnie jest 8 włożona, a jedno gniazdo, czy jedna kość pamięci 8 giga jest wlutowana już w płytę główną, więc nie możemy jej wymienić, to jest trochę minus. No, ze względu pewnie na to, że był mały, tak zrobili. Ok, jak widzicie, tutaj są porty, ale to możecie sobie gdzie indziej znaleźć, więc nie będę może szczegółowo tego omawiał. Zobaczymy z tym chłodzeniem, jak widzicie, ta kratka jest dosyć mała. Chłodzenie też z tego co pamiętam jest, no właśnie, ono chyba jest tylko w tym miejscu, więc to jest właśnie ta przyczyna, że on może się trochę grzać. Dobra, otwieramy. O, nie było tutaj żadnej zarazowej zabezpieczenia.
Oj, niespodzianka. Miał nie być czytnikiem linii papilarnym, a jest czytnikiem linii papilarnym. X.com, dziękuję. Bo w opisie było, że nie ma. No ale no, już nieraz słyszałem, że ktoś miał podobną niespodziankę. A, i tu są jeszcze wentylatorki, spójrzcie. Tu są wentylatorki też od środka przy tym, więc nie będzie aż takiej tragedii. Widzę, że tutaj jest dosyć mocny nawiew. Natomiast zobaczymy, czy nie będzie po paru latach się matryca odkształcała, czy tu plastik. Znaczy, to jest aluminium, więc to. Znaczy, też nie jest. Chociaż nie, przepraszam. Od wewnątrz jest plastik, aluminium jest wszystko z zewnątrz. On jest generalnie prawie cały aluminiowy, oprócz tej ramki okalającej właśnie ekran. Mam taką obawę, że ze względu na to, że tutaj będzie mi lecieć gorące powietrze, a podobno się mocno grzeje do 70 ponad przy normalnej pracy, niektórzy narzekają, więc jeżeli tak będzie, to będę musiał go pewnie zwrócić. Będę testował przez najbliższe dni. To jest główna moja wątpliwość właśnie, dlatego wolałem w X.comie, żeby w razie czego móc go zwrócić, jeżeli się okaże, że te opinie są sprawdzone i rzeczywiście się grzeje jak cholera. Okej, no ale przejdźmy do tego. Tu są głośniki, generalnie tutaj też jest wentylacja, jak coś. No nic, czytnik linii papilarnych, super rzecz, fajnie, bardzo się cieszę. Dobra, chciałem go wam jeszcze pokazać, zanim go uruchomię. Chciałem go wam porównać do innych laptopów, które tutaj mam i które również rozważałem. To jest laptop HP Envy od mojej żony. To jest 14-calowy, ten jest 15-calowy. Pokażę wam. Też się zastanawiałem nad tym HP. On jest convertible, tak zwany, czyli można sobie, i też jest aluminiowy. Można sobie jakby z niego zrobić tablet. Natomiast on ma błyszczącą matrycę. Ten Dell ma matową. I to było jedna z przyczyn, dlaczego się zdecydowałem też na Della. Poza tym wolałem 15, bo jednak do programowania ta wielkość ma znaczenie ekranu i jednak trochę by było mi za mało miejsca. Ta wielkość, jak widzicie, jest taka. Porównywalnie, no jednak jest sporo mniejszy ten HP. Dużo lżejszy nie jest. Nie czuję jakiejś, jest trochę lżejszy na pewno, ale nie czuję jakiejś wielkiej różnicy. Ten laptop, jak na tą 15, naprawdę jest całkiem lekki. Okej, drugi laptop, z którym chciałem go wam porównać, to którym też się zastanawiałem, chociaż trochę w nowszej wersji. To jest akurat mój firmowy HP, którego używam jako programista. On jest akurat częściowo chyba też aluminiowy, ale większość to jest chyba plastik, a może i cały plastik. Natomiast wielkościowo to też jest mniejszy laptop, to też jest jakieś tam chyba 14 coś, więc on prezentuje się w ten sposób. No, właściwie na szerokość jest praktycznie taki sam. Jest trochę, jak widzicie, węższy, więc i ramka tutaj jest, z tego co pamiętam, sporo większa. W tym laptopie jest duży taki plus, że naprawdę ta ramka jest malutka. Dobra, myślę, że zabierzemy się za jego uruchomienie. Pokażę wam, jak jeszcze wygląda i będziemy kończyć. A, z ciekawych rzeczy, jak widzicie, to jest taka funkcja, że on podnosi trochę do góry, dzięki czemu tutaj ta wentylacja powinna być lepsza i ta wentylacja też tutaj naprzód leci. Zobaczymy, jak to w praktyce się sprawdzi. No, myślę, że w najbliższym czasie też pokażę wam recenzję. Dobra, uruchamiamy. Pokażę wam recenzję tego laptopa, jak już trochę go poużywam. O, jest też tutaj. Dobra, już się podświetliła klawiatura, widzę. Jest tutaj też blokada na kamerkę, jak widzicie. Można zasunąć. Jest taka zasuwka w tym miejscu. Można sobie zasunąć tą kamerkę. Dobra, Dell, logo się pokazało. Klawiatura podświetlona na biało. No nie widzę za bardzo podświetlenia tutaj na sam. A nie widać. Ok, dobra, jak sobie zasłoniłem, to widać. Same klawisze też są podświetlone, same literki. Wygląda to całkiem estetycznie. To w nocy przetestujemy. Dobra, w zasadzie nie będziemy przechodzić razem całego tego, no bo to w zasadzie w każdym jest takie samo, więc pokażę wam na filmiku, jak będzie moja ocena wyglądała tego laptopa za jakiś tydzień mniej więcej, jak już będę mógł wiedzieć, czy się grzeje. Więc cóż, zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.